Witam was bardzo serdecznie, Oliska, ja jestem Silverek, a oto kolejny odcinek Dragon Age Przebudzenie. Ostatnimi czasy udało nam się ukończyć wszystkie misje poboczne, na co ten znak by niby nie wskazywał, ale jak się ostatnimi czasy dowiedzieliśmy, Dragon Age Przebudzenie, cóż, przydałoby mu się kilka lekarstw. Nie wierzysz chyba, że jesteś naprawdę martwa. Ja? Nie, przestań. Może symbolicznie martwa. A jaka to różnica? Parę litrów krwi. Okej. Jednakowoż przydałoby się parę lekarstw, ponieważ, no cóż, robaczków w sobie to on ma całkiem dużo, a wiadomo, że to nigdy nie jest dobre. Czy w żywym organizmie, czy w zaprogramowanym, to raczej nie służy. Muszę ci podziękować za pozwolenie mi na wstąpienie do strażników, za pokazanie mi powierzchni, ale mam nadzieję, że nie myślisz, że opuściłam Legion. Czy nasze cele są takie same? Legion i strażnicy mają ze sobą wiele wspólnego. Cieszy mnie to. Nie chciałabym złamać przysięgi. W kurzowisku moje słowo byłoby zwartościowe. A potem wstąpiłam do Legionu i przysięgłam bronić Orzammaru. To jest coś. Chociaż raz w życiu jestem coś warta. Muszę to uhonorować. Nawet jeśli mam przez to zginąć. To bardzo szlachetne. W Legionie śmierć cały czas stoi nad nami. Jak obleśny wujek. Tutaj wydaje się odległa. Kiedy na powierzchni będzie bezpiecznie, wracam na głębokie ścieżki. Na ostatnią podróż strażniczki. Na powołanie. Nie możesz, twój czas jeszcze nie nadszedł. To się zgadza, tak troszkę za wcześnie dla niej. Nie możesz podjąć tej decyzji za mnie, komendancie. To sprawa między każdym strażnikiem a jego sumieniem, prawda? Rozumiem wreszcie, co Varlan chciał mi powiedzieć. Nigdy nie zaakceptowałam mojego wyroku, a to sprawiało mi tylko ból. Teraz, kiedy otrzymałam odroczenie, kiedy mam już wybór, wiem, co muszę zrobić. Pomówimy o tym później, chociaż szczerze, no praktycznie nie jestem w stanie jej zatrzymać. No ja też nie za bardzo chcę ją puścić tak na darmo. Zgoda. Mamy coś do zrobienia i wcale nie jest pewne, że przeżyje, prawda? Ciężko się nie zgodzić, jednakowoż, no cóż. No nie możemy aż tak bardzo sterować jej życiem, ale też dać jej gdzieś na próżno troszeczkę nieodpowiednie. Daj mi chwilę spokoju. Ty widzę, że postacie już nic mają do powiedzenia, a szkoda, bo to chyba taki świat, ostatni raz, kiedy mamy możliwość pogadać z nimi tak na dłuższą metę. A więc ja jeszcze może poza wizją rozejrzę się, jeżeli chodzi tutaj o runy, sprzedaże i tak dalej, ponieważ z tego co wiem, przed nami już tylko i wyłącznie końcówka, więc to zbędne. Należałoby się po tego pozbyć, prawda? Jakieś tam te ciężkie tuniki, tarcze z umożny, które mamy dwie już teraz. Tego wszystkiego po prostu się pozbędę i spotkamy się za chwileczkę. No i dobra, ludziska, ostatnie porządki zakończone, przedmioty ze skrzynki zbędne posprzedawane, te co ciekawsze zachowane jak w ekwipunku, też przy okazji z tych postaci, których nie zamierzam zabierać na ostatnią misję. Miejmy nadzieję, że już nie będę musiał ich używać, skoro to zrobiłem. Postanowiłem im zabrać po prostu ekwipunek ten lepszej klasy, bo może mi się przydać w kolejnych DLC-kach. I czy coś jeszcze ciekawego zrobiłem? No tak, oczywiście te postacie, które mam, jakby to powiedzieć, używać, to poubierałem w najlepsze możliwe rzeczy. A bierzemy ze sobą a propos Andersa, Sigrun i Nathaniela, czyli trzy postacie, które najbardziej mi przypadły do gustu. Nie bierzemy ich z uwagi na to, że ten skład jest jakiś niesamowity, bo nie jest, brakuje w nim tanka Dumbledore. No jest dość wytrzymały, ale nie jest jednakowoż takim pełnokrwistym obrońcą. Jednakowoż te postacie polubiłem, więc sądzę, że i je zabiorę sobie tutaj na ostatnią wyprawę. Przebudzeniu. Ponieważ jeszcze zostanie cały czas na Witchhand i ten, i golemy z Angmaraku. Sprawda jest jeszcze pieśń Leylany i Kroniki Mrocznych Pomiotów, ale w nich już Dumbledora i jego składu, ani jego przedmiotów używać nie będziemy. A więc witaj, Seneszalu Varelu. Ma czas wziąć za tą całą obronę mego Erlatu. Komendancie, zgromadziło się wielu szlachciców. Pomioty wystawiły do walki całe armie, a wielmożni chcą wiedzieć, jak zamierzasz ich obronić. Mam ich zebrać? Czy potrzebujesz jeszcze nieco czasu na opracowanie strategii? Zebrać ludzi. Ruszamy na wojnę. Natychmiast wyślę posłańców. Jakiś burdel jest niezły. Edelbrek ma coś panuje zrobić. Dość już czekaliśmy. Jeśli ktoś się spóźnia, trudno. Lordzie Edelbrek, tej radzie przewodniczy komendant, nie ty. Obawiam się o los wiosek na równinach. Grasuje tu armia.
Armia pomiotów, a żołnierze wracają do czuwania. No cóż, nie możemy poddawać się rozpaczy, przyjacielu. To nie... Komendancie! Komendancie! O co chodzi, dziewczyno? Armia Mrocznych Pomiotów zbliża się do Amarantu. Stwórco, dopomóż nam! Atakują miasto? W Amarancie od tygodni brakuje żołnierzy. Nie przetrwają długo. Nasze pełne siły nie zdążą tam dotrzeć na czas. Ale mniejszemu oddziałowi może się udać. Ale to samobójstwo! Musimy spróbować. Niech zgadnę, kto ma spróbować. Och, mowa o mnie, prawda? Tu nigdy nie jest nudno. Panie, jeśli werbownik strażników nie obiecywał ci spokojnej kontemplacji na łonie natury, to wiedziałeś dobrze, jak to będzie wyglądać. Walka z hordą mrocznych pomiotów i niemal pewna śmierć? Ani się wasz mnie tu zostawić, komendancie. Kogo weźmiesz ze sobą, komendancie? Oczywiście, że biorę Sigrun. I tak już jestem martwa. Nie mam nic do stracenia. Kogo jeszcze weźmiesz ze sobą? Maga Andersa. A ja już myślałem, że osiądę na stare lata w wiosce z tłustą żoną i kilkoma ponętnymi kochankami. Ech, będzie to musiało poczekać. Kogo jeszcze weźmiesz ze sobą? No i oczywiście Nathaniela. Jeszcze szczerze bym się troszeczkę nad Justynianem i Jorgenem porozmyślał, ale szczerze Nathaniel bardziej przychodzi mi do gustu jako postać. Nie mówię tu o jakichś statystykach, jak powiedziałem. Tym razem biorę drużynę, która jest, dlatego ją biorę, taka jaka będzie. Że po prostu te postacie polubiłem. Valena jest po prostu chamska i moim zdaniem głupia jak nie wiem co. Czyli głupia jest nie w stopniu inteligencji, ale w stopniu swojego charakteru, który bardzo mi się nie podoba. No Ogren... Lubię Ogren. Ogren to jest zajebista postać, naprawdę ubóstwiam gościa, ale... No sorry, pozostałe postacie polubiłem jakoś bardziej. Jeżeli chodzi o Justysia, Justys jest okej, ale jest taki troszeczkę bezbarwny. Jest to postać bardzo fajnie wykreowana, ciekawa, ale jednak nie. Nathaniel moim zdaniem jest bardziej żywy, aniżeli właśnie Justynian, więc jego bierzemy. Masz szansę, by odkupić winy swego ludu. Z początku, gdy przyjąłeś mnie do zakonu, myślałem, że zupełnie postradałeś zmysły. Ale odkupienie... Można oddać za to życie bez wahania. A zatem postanowione. Dopilnuję, by nikt nie zagroził zapasom piwa. Zostaw dla mnie parę pomiocich życi do skopania, dobra? Jeśli kiedykolwiek w ciebie wątpiłem, teraz nie jestem w stanie. Walcz szlachetnie. Jeśli masz umrzeć, umrzyj z honorem. Niechaj wiatr zawsze wieje ci w plecy, komendancie. Reszta z nas zostanie tutaj. Niech Stwórca macie w swojej opiece, komendancie. Miejmy nadzieję, że nie będziecie walczyć, skoro cały fikunek zabrałem. No ale cóż. Dziękuję za aprobatę i idę stłuc te mroczne poczwary. Ponieważ któż inny mógłby to zrobić? Tym razem przynajmniej ja jestem przywódcą, więc faktycznie na mnie to spada. Tym razem to wszystko ma jakiś sens. Poza armią pomiotów na razie się wiele nie zmieniło. No, może ten ogródek jeszcze nie płonął. No i tamta brama też. Cóż, zawsze jak jest bitwa, musi być ogień. Logika każdej gry komputerowej. Zawsze jak widzę te dzieci, to po prostu mnie ciarki przechodzą. Dobra, Andersik, słuchaj, globalny paraliż, bo czemu nie? Czyli globalny, obszarowy, a nie globalny. Tutaj, Nathaniel i Sigrun, no i z tego dzieciaczka tutaj mięso to miałem w ciągu paru sekund. Tak jest tylko kawa mięsa, nie więcej, więc wiele się zmieni. Piękną obszaróweczkę bym prosił Nathanielu, a w sumie został tego tam kurloka. Zajmij się Genlockiem Alpha. Andersik, w sumie co ty masz robić? My tej dwie postacie, które niszczą wszystko. A my sobie tanka, więc jak się boss pojawi, może być problem, ale... Błagam, szary strażniku, uratuj moją rodzinę. Jest w mieście. Uspokójcie się, proszę, muszę pomówić z komendantem. Komendancie, cieszę się, że tu jesteś, ale obawiam się, że w tej chwili niewiele możemy zrobić. Co się stało? Kilka dni temu, w środku nocy, spod ziemi pod miastem wyłoniła się horda obrzydliwych stworzeń. Niszczyły wszystko, czego się dotknęły. Roznosiły zarazę. O świcie zaatakowały nas pozostałe pomioty. Komendancie, przybyłeś za późno.
Amarant przepadł. Cóż, te nowe bestie nazywają się dziećmi. Weźcie się w garść, chłopie, tam wciąż są ludzie. Budynki stoją, owszem. Ale od kiedy pojawiły się te stwory, nie pozostało raczej wielu żywych mieszkańców. Zaraza, którą roznoszą, jest mordercza. Przed upływem pierwszego dnia straciliśmy co najmniej ćwierć miasta. Konstablu! Zbliża się jakiś pomiot! Sam! Łucznicy! Gotuj broń! Pokój! Nie zabijać! Ja rozmawiać! Architekt mieć wiadomość do Szary Strażnik. Cześć, Urszak. Spocznij, konstablu. Tak jest, komendancie. Armia matki maszerować do twierdza czuwania. Ona teraz atakować. Architekt mnie wysłać, żeby ostrzec. Wy musieć obronić twierdza, a potem wykończyć matka w jej legowisko. No, jestem niemalże pewny, że możemy go zachować, jak chodzi o informacje, jednakowoż kto wie, czegoś tam nie knuje. Przecież nie wiemy koniec końców, co w ogóle architekt zamierza i co chodzi z tym jego wszystkim. No dobra, powiedzmy, że... Dlaczego przysłano cię do nas? Chyba oczywiste, więc twierdza jest obężona? Szarzy strażnicy, oni być cenni dla architekt. Matka wiedzieć. Jeśli wyruszymy natychmiast, może zdążymy z odsieczą dla twierdzy. A co z pomiotami tutaj? Niedługo one też iść do twierdza czuwania. Matka chcieć zniszczyć twierdza, gruzy, ruiny. Mroczny pomiot ma rację. Nie możemy zostawić sobie za plecami drugiej armii. Konstabl mówi, że miasto przepadło. Zniszczmy je więc. Niech spłonie razem z pomiotami. Wiesz co, stary, po to inwestowałem w te mury, w tych wszystkich najemników i tym podobne rzeczy, żeby moja twierdza była w stanie się obronić bez mojej wiecznej opieki. A miasta nie mam zamiaru spalić. Po prostu wykurzymy stąd co trzeba i się tym zajmiemy. Armia za armię, a za drugą armię robimy my. Komendancie, Amarant padł już dawno. Nie możemy pozwolić, by padła również twierdza czuwania. Wierzę w fortecę, którą zbudowałem. Chociaż nie do końca ją zbudowałem, ale jednak. Komendancie, nie możemy uratować Amarantu. Pomioty zdobyły miasto, ale twierdzę da się ocalić. Jeśli zniszczymy to miasto, nie jesteśmy lepsi od pomiotów. Komendant ma rację. Musimy spróbować. Nie chcę patrzeć, jak pożar szaleje po tych ulicach, ale chyba nie mamy wyboru. A co jeśli możemy kogoś jeszcze uratować, choćby jedną osobę? Spodziewam się, że inna opcja nie zadziała, chociaż jest głupia jak błód, ponieważ ja nawet nie wierzę, że kogoś ocalimy. Po prostu wykończymy tą armię, nie przybędzie do głównej armii, nie wspomoże tamtej, zajmiemy się swoją robotą, a moje mury jakoś się utrzymają. I przez to, Amarant, no cóż, ludzi już nie skreślimy, ale miasto zostanie. Będzie na czym zbudować kolejną populację. Na to trzeba będzie cudu. Dobrze, komendancie, wedle rozkazu. Nie, nie. Jeśli wy zostać, matka dostać to, co chce. Ty walcz po naszej stronie, a okaże ci litość. Ja pójść. Zrobić, co mówi Szary Strażnik. A zatem Amarant. Pomioty nigdy nie atakują w tak zorganizowany sposób. Coś musi nimi dowodzić. Jeśli pozbędziemy się dowódców mrocznych pomiotów, będziemy mieli czas, by poszukać niedobitków. Powodzenia. I niechaj Stwórca nam sprzyja. Jestem ciekaw, jak duża część wyruszyła na zniszczenie twierdzy czuwania, a jak duża część została tutaj. Mam nadzieję, że chociaż przynajmniej my walczymy z tą większą częścią. A nasi jakoś się wybronią, mamy te bomby, mury, najemników. Jasne. Mamy wszystko, jakoś się musimy wybronić. Dobra, młode dziecko. A jak mówię, no Amarant jest częścią naszego alatu, który jednak przydałoby się tutaj zostawić w całości. Jak coś każesz. Ta balista mi da? Nie, po prostu chcę magazyn wystrzelić, tylko po to, żeby wystrzelić. I posłamień z wyznawców tutaj faktycznie za mnie idzie walczyć, dobrze. Myślałem, że to będzie tylko jakieś takie słowne walczenie, a tu jednak on faktycznie z nami współpracuje. Młode dziecko nam zjadło towarzysza, no ja w to nie wierzę. Zdychaj, ty młode dziecię. Sam twój widok po prostu mi się zżygać chce.
Co my tam mamy w ogóle? Są jakieś strzałeczki. Atak na Amarant, atak na Amarant. Aha, czy po prostu musimy te wszystkie miejsca oczyścić. Mój targ, na którym jeszcze chwilę temu kupowałem przedmioty. Cóż to ma być? Strażnicy, czym wy jesteście? A jednak ludzie żyją cały czas. Niby parę dni temu zostało zachowane miasto, a ludzie sobie żyją bez problemu. Co to za jakaś niezbieżność informacji, ja się pytam. Jak widać, wszyscy lubią wszystko strasznie przewyższać, wyolbrzymiać. Już żeśmy z pięciu ludzi uratowali, a oni o dwóch mówili. Co to za jakieś bezprawie. Połamaną skrzynią się potem zajmiemy. Na razie poradzalimy tego wednego Genloka. Papa! Co to w ogóle za cięc przeciwnicy na strzała padają? Wszyscy za... żałośni wrogowie. Nawet posłaniec wyznawców sobie z nim bez problemu radzi. Chociaż on wygląda jakiegoś takiego, no, gościa, który jednak tam troszkę tej siłki to ma. Oho, tam jakaś walka się dzieje. To może jeszcze Timur ruszy do walki. A Sigrun będzie zbierać przedmioty. Iść tam walczyć z nim. Anders, Dumbledore i cała reszta. Już podaję zaklęcia. Dobra. A potem połamaną skrzynkę skończymy. W tym czasie. A, dobra. Ja ci nie opasało. Dobra. O Boże, co tam się dzieje? Co wy bijecie? A, tego mojego emisariusza, tak? Nie. A, tego mojego gościa od wsparcia. Co to ma być? Co to ma być zabicie mojego gościa od wsparcia? Zdychać wszyscy, do widzenia. Co, myślicie, że jak jest was więcej, to macie przewagę? Co to ma być za podejście? Dumbledore to jest człowiek Legion. A razem czwórka bohaterów tworzy armię. Tak to właśnie działa. Cieniu. Rób. Co ci się stało? Wygląda jakby cię wryło w ziemię. Czemu go zniknąłeś? Co się dzieje do cuda nieliny? Co to są za haksy? Nie rozumiem tego. Wybija się trup, który stoi jak wryty. Jakby jak martwy praktycznie. I nic nie robi. O! Mamy ogra i dowódcę straży miejskiej przy okazji, którego chyba zabiliśmy, jak dobrze pamiętam, ale najwidoczniej postanowił wrócić do żywych. Dobra. Nasze działo zajmuje się oczywiście potworem klasy obrężniczej, a reszta zabija ochadzające w okolicy jakieś cieniawe podmioty. O! Bez tego ogra jakiś loot jest. I hej, wake up! Dobrze, witam was już po cięciu, kontynuujemy. Przy okazji zauważyłem, że moja kamera jest ciemna jak po prostu coś ciemnego. A więc stwierdziłem, że zapalę światło, żeby stała się światłość. Co prawda, moje światło daje kapturnie realistyczne kolory. Połączenie z tą kamerką, no ale słuchaj, ogólnie tak to już jest z nienaturalnym oświetleniem, zaje nienaturalne kolory. O, jestem ciekaw, czy w ogóle możemy wejść do... świątyni odkupicielki, w sensie będzie pomiotów, ale nie widzę tam strzałki, więc może póki co ratujmy innych ludzi, a potem się zajmiemy dopiero tamtym. Weź go powal, żeby tego strażnika nie zabił, chociaż chyba ten strażnik był nieśmiertelny, bo też mu HP nie spadało za bardzo. Ale kto wie. No, jestem chyba nieśmiertelni ci strażnicy. Co jest ciekawe. Czyli w takim razie, jakbym po prostu stał w miejscu, to by koniec końców ta walka się nie skończyła nigdy, tak? Czy skończyłaby się tym, że... strażnicy by wygrali, tak, więc po co ja tu byłem? Niech będą dzięki. Znowu co, może za chwilę pogadamy. Na razie chodźmy może tutaj. O. Komendancie straży, doniesiono nam, że do miasta zbliża się kolejna fala mrocznych pomiotów. Dotrą tu w ciągu jednego dnia. Co proponujesz? Większość z tych, którzy przeżyli, schroniła się w świątyni. Straż miejska dowodzi stamtąd obroną miasta. Możesz tam odpocząć i odnowić zapasy. Ja i moi ludzie poszukamy niedobitków. Rozumiem. Czyli my teraz pójdziemy się przegrupować, a oni w tym razie też się przegrupują, tylko w swoim własnym zakresie. Kuferek! Już się robi. A w kuferku kusza z pradawnego drewna. Przynajmniej moje wojsko jest dobrze wyposażone. Powinno. A co wreszcie? Komendancie, szybko! Pomioty cały czas przedostają się do środka! Uspokój się i wyjaśnij, o co chodzi. Skarczmy! Jakimś cudem wyłażą skarczmy! Już wiemy, dlaczego tak jest. Ach, pewnie przydarły się tunelami przemytników. Przemytnicy wykopali tunele? Sprowadzili na nas śmierć! Możesz powstrzymać pomioty, prawda? Ruszam do karczmy.
Zandzie w świątyni, będziecie tutaj bezpieczni. Niech ci stwórca błogosławi, komendancie! Nie jesteście niepotrzebni do niczego, patrzę sobie sam. A, wielebna matka? Ludzie zbyt lekce sobie ważą sprawy duchowe. Jak zwykle głupoty gadasz. Chyba mogę ci w tym pomóc. Otwórzmy sobie kuferek jeszcze. Powinniśmy się śpieszyć raczej, no ale cóż. A w kuferku, jak widać, drogocenne rzeczy. Plebejusz. Niedobrze, że szarzy strażnicy przejęli twierdzę czuwania. Czemu niedobrze? Dlaczego straż nie zrobi czegoś z tymi przemytnikami? Niedobrze? Znaczy, no w sumie przez to matka ma tutaj cel, ale pewnie prędzej czy później i tak by to miejsce splądrowała, więc no cóż. Zresztą w sumie i tak by to splądrowała i tak, tylko twierdzę czuwania zatkowała dlatego, że są tam sazy strażnicy. Więc nie rozumiem. Są rzeczy, które się nie da ogarnąć umysłem. Racjonalnie myślącym. Mniejszy balsam. Są z przemytnikami i raczej nie musimy już robić, bo wystarczająco zrobiły z nimi dużo pomioty. Zapewne. Coż tutaj panie sprzedajesz? Może coś nowego? Wybuchowe bełty, ogniste pociski. Widzę, że same wyposażenie. Pułapka grawitacyjna? Huch. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje w tej grze. Jakieś tam plany. Nie korzystam z takich rzeczy. Przynajmniej nie w tej grze. W niektórych grach ten naprawdę jest zajebisty, ale tutaj akurat... czasem się przydają, czasem nie. Jakieś kopie inskrypcji. No i dobra, możemy chyba już stąd wyjść. Nie widzę, żebym tutaj miał coś szczególnego powód robić. Co prawda mogłem posprzedawać rzeczy, ale chce mi się o tych paru suwerenów tutaj stać. Sprzedam je w jakimś tam DLC-ku. Kolejny. O, nie tego miałem możliwość w ogóle. Miejmy nadzieję, że Dumbledore przeżyje tą całą sytuację. Może znów będziemy musieli wybierać, czy umrze, czy nie umrze. Zobaczymy. Już przed samym kościołem na mnie czekacie, tak, dranie? No dobra, wdychać więc proszę. 4 ze zdobytek, pokażę naszego. Uhu! A, Hurlock Sniper, to on tak nas poniszczył. A bo tutaj deszcz strzał w ogóle leci w tym deszczu zwykłym. O ty masakro, nie zauważyłem deszczu strzał w zwykłym deszczu. Skrosisz się? Ach, dobra. Skoczysław. To co, panie Skoczysław? No wyście uleczycie po prostu akładami. O, ty widzę nie ma. A nie masz tutaj. Teraz moim chowańcem? Co? Okej. Chcę chodzić z Sigrun. Co w ogóle ten Hurlock Sniper miał przy sobie? Prawie dwa suwereny. Tutaj dziecko jak zwykle. Kolejne dziecko po prostu z taberny wyszło. Tu widzę, że to zablokowana jest, ale możemy chyba naokoło się przejść. Kolejny snajper, ponieważ tąbie ten chory damage. Chorzy łucznicy. Naprawdę chorzy. Czemu ty zdolności nie możesz używać? A, wytrzymałość właśnie. Okej. Dumbledore'owi za nie brakuje, więc masakra. Ła, dorosłe dziecko. Dorosłe jeszcze kto? Chociaż to ja wiem. Wszystkie wyglądają strasznie źle. Ale są kiedyś skończą wychodzić, jak się spytam. Na razie jednak tu bym się przeszedł i zobaczył, co tutaj się w ogóle dzieje. Genlock cień. Pytanie, czy to jego trup, czy to Genlock cień faktycznie? Nie, bo pozostawały trupy, mapa się nie zmieniła i tyle. Okej. Okay. Przy okazji awansu Sigrun, kolejne punkty sprytu. I możemy także zainwestować sobie w ulepszoną tam zdolność przetrwania. I w pogromce, bo czemu nie? Wykonuje szybkie ciosy, coś tam, okej. Okay. I tak nie potrzebuję tych zdolności, bo one... Początek bardziej polegał na zdolnościach niż przebudzenie polega. W przebudzeniu to bardziej te buffy się liczą, bo te auto-ataki robią grę po prostu, no. Tutaj automatyczne ataki wzmocnione masakryczną ilością tych różnych aur i tym podobnych rzeczy powodują główne obrażenia. A te takie skille tam, no niby sam, ale liczą się tylko jakieś struny i tym podobne rzeczy. Taka jest prawda. Cześć, Genlocku. Generał wyznawców! Co my tu mamy? Jakiegoś kolegę pierwszego? Mógłby ktoś pomóc? Bo Sigrun nam zdycha. Halo? Dziękuję. Dobra, w takim razie wyznawca już nie ma szans żadnych, ponieważ jak mu Sigrun na plecy się wciśnie... Co to ma być? Co to za agresja wobec mojego łotrzyka? Nie, ciężka zniewaga! Drwina! Do mnie! Nie ode mnie, tylko do mnie! Co za rzecz, co za kamera się zbudowała. Ciekawe, że to wychodzi. Też się dziwię. Temu aż łeb leciał z wrażenia. O, trwała wiara. 15 obrony. Nieźle.
Definitywnie jest to jeden z lepszych posłów w grze. 15 broni to jest dużo. Chociaż zależy dla kogo, dla postaci polegającej na zręczności, to chyba nie jest jakaś szczególnie duża wartość. No raczej nie, ale dla takich właśnie tanków jak Dumbledore to 15 obrony jednak świadczy o wielu rzeczach. To jest być, a nie być istne. A nie dobrze albo jeszcze lepiej. Czyli w sumie pasmo to, że nigdzie ich nie chcą, to prawda są wszędzie, tak? A tak. Idzie tylko logiką panny Sigrun. Tutaj wszyscy widzę połapani, wiesz Sanders? No zrób jakąś sztuczkę pokoju. Firebola! Myślałem, że to ich uwolni. No i uwolniło w sumie. W sumie. Słowo zmieniło się w zadość. Sprawiedliwość stała się zadość, czy jakoś tak to było. Mordy, morduj. Pięknie wszystko wam wychodzi. Jestem zadowolony z wyniku. Cześć panie Morek. Słabszy okład leśniczy. Zawsze coś. Ale wiecie co, ludziska, reszta już w kolejnym odcinku. Może nie, ten kufer już otwierałem, no cóż. Może ktoś inny tu więcej się mieszkał, jak nas nie było. No cóż, do następnego razu. No i cześć. Hejo.